List do Hebrajczyków, rozdział drugi. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Żydom, którzy byli wychowani w wierze, że jest jeden Bóg, łatwo było uważać Jezusa za jakiegoś anioła, który wcielił się w człowieka. I cały poprzedni rozdział autor dowodzi, że nie można Jezusa uważać za anioła, że chociaż jest inną osobą niż ojciec, to jest tym samym Bogiem. I w związku z tym, że to sam Bóg ogłosił to swoje orędzie, to trzeba je traktować ze szczególną powagą. Inaczej Żydzi rozminą się z tym celem, do którego Bóg ich przeznaczył. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. Autor listu odnosi się do nadania prawa narodowi żydowskiemu. Kiedy czyta się ten opis w Księdze Wyjścia, to nie można tam niczego znaleźć o aniołach, ale Szczepan w swojej mowie zapisanej w Dziejach Apostolskich stwierdził, że aniołowie pośredniczyli w nadaniu prawa i to samo też pisał Paweł w liście do Galacjan. Pomimo tego, że prawo było nadane za pośrednictwem aniołów, to wszelkie złamanie tego prawa było karane. Tym bardziej Żydzi zostaną ukarani, jeżeli odrzucą Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie. Tym bardziej, że najpierw sam Jezus o tym mówił, a potem Jego uczniowie. A Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Dodatkowo to orędzie było potwierdzone cudami. To wyrażenie, które jest przetłumaczone jako poręczył, w tekście greckim dosłownie brzmi, ponieważ równocześnie dawał świadectwo, równocześnie z tym, co mówił Jezus i apostołowie. Jest to czas przeszły, także nie można oczekiwać, że za każdym razem Ewangelia będzie w taki sposób potwierdzana przez Boga. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział, czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Autor mówi o tym, że powstanie nowy świat, który nie będzie zarządzany przez aniołów, ale przez jakiegoś człowieka, który został na krótko uczyniony mniejszym od aniołów. Wszystko poddałeś pod stopy Jego, a poddawszy Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że Mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej Tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukorowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Te słowa, które tutaj autor przytoczył, wypełniły się w Jezusie. Jeszcze nie przyszedł ten czas, kiedy będzie widać, że wszystko jest Mu poddane, ale już jest u Ojca, jest już w chwale za to, że odkupił nas od naszych grzechów i umarł za każdego człowieka. Przystało bowiem, aby Ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Jezus był i jest Bogiem i był też bezgrzesznym człowiekiem, ale przez swoje cierpienia czegoś się nauczył, stał się bardziej doświadczony, w jakiś sposób doskonalszy. Także ci, którzy przeżyli nowe narodzenie, są braćmi Jezusa, bo też narodzili się z Boga
i przechodzą przez proces uświęcenia, trochę podobny jak Jezus w swoim ziemskim życiu też przechodził przez pewien rozwój. Mówiąc, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Ten fragment psalmu Żydzi odnosili do Mesjasza. Zapowiada, że Mesjasz będzie opowiadał o Bogu braciom i rzeczywiście ci, którzy uwierzyli w Jezusa, stali się Jego braćmi. I znowu, ufność w Nim pokładać będę. I znowu, otom ja i dzieci, które dał mi Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Wskutek nowego narodzenia staliśmy się jedną rodziną z Jezusem i On przeszedł przez podobne doświadczenie jak my, bo też jak człowiek żyje w ciele, tak również On tego doświadczył, a przez swoją śmierć nie tylko nas odkupił, ale zwyciężył diabła, który miał władzę nad śmiercią. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Jego śmierć i potem zmartwychwstanie pokazały, że jest mocniejszy od śmierci i każdy, kto w to wierzy, jest wyzwolony z lęku przed śmiercią. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Jezus cały czas wstawia się za nami, jest naszym arcykapłanem, pośrednikiem do Boga i aby spełniać tę funkcję, musiał się upodobnić do nas. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Jezus zna wszystkie nasze słabości, wszystkie doświadczenia, przez które ludzie mogą przechodzić. On także przechodził. Dlatego można się spodziewać od Niego najlepszej pomocy we wszystkich takich ciężkich chwilach. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twoich przykazań, szlakiem Twoich praw. Tyś mi, mój Panie, tarczą w walce z szatanem, Ty zwycięstwo dasz. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Oświeć mi drogę światłem Twojej nauki, ukaż życia cel. Podaj mi rękę, kiedy przyjdzie rozstanie, rozkosz szczęściem strach. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Tyś jest, o Panie, ufnej wiary ostoją, mocą w klęskich dniach. Łaska Twa zmyła mojej duszy zbrukanie, Syna Twego krwią. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty
jesteś mocą i zbawcą duszy mej.